Tutaj jakby nasunęła się kolejna inicjatywa. Na bazie tego, co potrafimy już robić, to co robiliśmy wiele lat, czyli powiedzmy na bazie gastronomii, założyliśmy przedsiębiorstwo społeczne. To jest spółka, to jest przedsiębiorstwo, które jest w formie spółki z o.o., którego zadaniem jest jakby z jednej strony stworzenie miejsc pracy dla osób właśnie naszych podopiecznych czy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a z drugiej strony jakby też pozyskanie środków na działalność bractwa, bo to firma jest jakby własnością naszego stowarzyszenia. My jako stowarzyszenie jesteśmy właścicielem właśnie tej firmy. No i tutaj od początku jakby swojej działalności, bo na początku tutaj pracowaliśmy na Zielonej, został zatrudniony profesjonalny szef kuchni, również kilka osób takich właśnie kucharzy. No i do tej jakby ekipy, do takiego trzonu właśnie zawodowego zostały dołączone osoby, które stażyści, osoby odbywające prace społecznie użyteczne, gdzie też w ramach tych jakby prac były szkolenia. No i firma rozwijała się w ten sposób, że obecnie już jest samodzielna. Prowadzimy stołówkę na akademicką na Kulu i również jest produkcja garmażerki dla tutaj na potrzeby naszych podopiecznych, ale również tą taką powiedzmy ręcznie robioną garmażerkę sprzedajemy poprzez sklepy. Mamy w tej chwili 15 punktów w Lublinie i nie tylko. No i organizujemy też uroczystości okolicznościowe. Oczywiście obsługa jakby tych wszystkich uroczystości związanych z życiem akademickim, czyli powiedzmy jakieś doktoraty, jakieś obiady, prawda, uroczyste, jakieś konferencje, które są tam, catering powiedzmy zamawiają, także no, pracy jest dużo i jakoś tam powiedzmy sobie firma radzi. No ale mówię, najważniejsze jest to, że pracują tam właśnie też osoby, które pochodzą jakby z naszych podopiecznych, jakby rekrutują się z naszego środowiska. A okazuje się, że są fajnymi pracownikami, solidnymi, którzy doskonale sobie radzą i są odpowiedzialni i po prostu fajnie się spełniają właśnie w tej roli. Także można powiedzieć, że nasza działalność od pomocy, od takiej pomocy do takiej powiedzmy podstawowej, jak ubranie, prawda, jedzenie, jakby taką jakby drugim takim biegunem jest ta pomoc do samopomocy, prawda? Czyli powiedzmy pomagamy Ci na tyle, żebyś sobie sam mógł pomóc, prawda? Ale jednocześnie też tworzymy miejsca pracy i to jest takie kompleksowe, można powiedzieć, kompleksowe działania, które są skierowane do właśnie do osób bezdomnych. Z przyjemnością słuchałam tego, co Pan mówił. Wydaje mi się, że jest Pan pasjonatem, prawdziwym pasjonatem niesienia pomocy. Proszę mi powiedzieć, czy Pan odbiera sukcesy swoich podopiecznych jako swoje własne? Czy Pan odbiera to personalnie? Czy jest Pan dumny z takich różnych osiągnięć ludzi, którzy przyszli tutaj tak naprawdę bez niczego? No tak, oczywiście. No, ja bardzo się cieszę, jak komuś udaje się powiedzmy wyjść z bezdomności, zmienić swoją sytuację. Natomiast no, tak jak mówię, ubolewam jak niestety no, są takie sytuacje, gdzie tym osobom się nie udaje pomóc. Nie? Ale to po prostu jest tak, że każdy wybiera sam. Nie? My powiedzmy podpowiadamy, my wskazujemy drogę, my możemy powiedzieć oczywiście, proszę bardzo, nie? Możesz w tym uczestniczyć, masz tutaj szansę, nie? Ale już wybór jakby powiedzmy
należy do tej osoby, prawda? I jeżeli ona wybierze właśnie tą drogę i jej się to uda, no to to jest dla nas radość, to jest dla nas sukces. Nie? Natomiast jeżeli powiedzmy gdzieś tam się nie uda, no to, to z kolei też próbujemy jakby no, pomagać dalej, nie? Powiedzmy, oczywiście w przypadkach takich, gdy ktoś jest, no, można powiedzieć, już tak nastawiony, że powiedzmy on będzie, no, mimo że albo powie tak, no ja wezmę tyle, bo mi tyle się podoba, już, a resztę nie, nie? Powiedzmy, wezmę to, co mi dajecie, ale nie dam nic od siebie, nie? No to już tutaj, no niestety, no w takiej sytuacji to niestety, no musimy powiedzieć, no nie, trudno, no powiedzmy, jeżeli masz swoje zdanie, powiedzmy swoje plany na swój plan, czy tam swój sposób na życie, no to proszę bardzo, no ale nie tutaj, nie? Także ja myślę, że każda osoba, której uda się no, przynajmniej na trochę zmienić to swoje życie, to jest dla mnie radością i powiedzmy ja się cieszę, że mogę, powiedzmy, że ta nasza praca powiedzmy nie idzie na marne, że warto pomagać, nie? Że warto powiedzmy nieraz. No bo niestety, no to jest trudna praca, to jest praca z osobami, które utraciły nadzieję, nie? Powiedzmy, i często, gdyby nie pasja, to można powiedzieć, że to jest bez sensu, nie? Powiedzmy, że po prostu nie ma sensu, no bo powiedzmy, dzisiaj się pomaga, ta osoba na przykład, nie wiem, za rok zapije się, nie? No ale niestety, no tak czasami bywa, nie? Też takie sytuacje mieliśmy, że ktoś przez 3 lata nie pił, a później akurat dostał mieszkanie i tak się ucieszył z tego, że dostał swoje mieszkanie socjalne, że po prostu no, napił się dużo i zmarł niestety. No i to tak to czasami bywa. No ale to przynajmniej, ja mówię, że przynajmniej te 3 lata, powiedzmy, żył godnie, prawda? A często też to dotyka osób, które tak naprawdę chcą zmienić swoje życie i często też zmieniają je, ale powiedzmy coś gdzieś, powiedzmy, jednak, no niestety ta alkohol, ta choroba alkoholowa jest tak silna, że po latach może się odezwać i uderzyć, jak to się mówi, zadwojoną siłą i wtedy niestety organizm nie wytrzymuje. Nie? Także takie też są sytuacje. Panie prezesie, życie bywa bardzo przewrotne i może się zdarzyć tak, że ktoś z nas albo z widzów będzie potrzebował Państwa pomocy, a ludzie pokazują, że chcą pomagać. Chcą pomagać, patrząc na wszystkie akcje, które cieszą się ogromnym sukcesem, chcą pomagać. Czy można bractwu pomóc w jakiś sposób? Czy bractwo wymaga jakiejś pomocy? Chciałoby, nie wiem, żeby ktoś, nie wiem, przyniósł jakieś ubrania na przykład, odzież czy jedzenie długoterminowe? Tak, oczywiście. No, nasza działalność nie byłaby możliwa bez pomocy właśnie mieszkańców Lublina, okolicznych miejscowości. Również mamy pomoc też z Polski, prawda? Teraz w dobie jakichś mediów elektronicznych to jest, nie ma problemu, żeby dotrzeć z informacją do niemal całego świata. Nie? Natomiast oczywiście, jak to się mówi, najbliższa jest koszula ciału i te osoby, które pomagają, no to przeważnie pomagają właśnie na tym terenie, prawda, naszym podopiecznym. Powiem tak, że ta pomoc jest naprawdę bardzo potrzebna, ponieważ te nasze działalności, które prowadzimy, no wymagają środków finansowych. Nie? Powiedzmy, nie byłoby możliwe udzielanie profesjonalnego schronienia, gdyby nie pomoc. Nie? No tutaj oczywiście muszę powiedzieć, że w granicach tych 75%, jeżeli chodzi o schronisko, to są środki, które mamy z dotacji. Natomiast no, powiedzmy te 25% do 30% musimy sami pozyskać, żeby zabezpieczyć powiedzmy, funkcjonowanie schroniska i nocnego. Natomiast jeżeli chodzi o kuchnię, to środki pochodzą prawie wyłącznie z darowizn. I tutaj, tak jak mówiłem, przygotowujemy
dziennie od 150 do 300 posiłków bezpłatnych. No, mamy też darowizny, to znaczy mamy, no, potrzebujemy tych darowizn, jeżeli chodzi o płody rolne, to zawsze na jesieni właśnie teraz jest taki czas, że powiedzmy na jesieni, prawda, będą wykopki i tak dalej. No to przeważnie warzywa, marchew, ziemniaki, powiedzmy, no, kapusta, ogórki, no wszystko to, co można zebrać z pola, co się nadaje do tego, żeby przygotować gorący posiłek, zupę czy te pierogi, czy jakieś inne dania, bo też nie tylko zupy to przygotowujemy. Także jak najbardziej. No, oczywiście makaron, konserwy, no wszystkie produkty, które można powiedzmy gdzieś magazynować i powiedzmy później je użyć do przygotowania posiłku. Ale też odzież ciepłą, zwłaszcza w okresie tym jesienno-zimowym. To przyjmujemy właśnie odzież ciepłą. Odzież męska czy i damska? Znaczy może być też i damska, ponieważ tutaj ta odzież jest segregowana i powiedzmy, jeżeli chodzi o damską, to tutaj przeważnie jest wystawiana dla osób, które przychodzą na zielono, tutaj do jadłodajni, natomiast męska jest przekazywana właśnie do ośrodka na Dolną Panny Marii. Także można też bezpośrednio na Dolną Panny Marii 32 taką odzież dostarczyć. Oczywiście no, środki czystości, czyli wszystkiego wszelkiego rodzaju proszki, mydła, powiedzmy, nie wiem, pasty do zębów, coś co, krem do golenia, nie, bo też wiadomo, że panowie jakieś szampony i tak dalej, nie? Także no, przede wszystkim no, to zależy na proszku, na mydle, znaczy potrzebujemy mydła i właśnie proszków do prania. No i przede wszystkim no, też środki finansowe, no, bo powiedzmy nie wszystko nie możemy pozyskać właśnie darowizn. A tutaj, jeżeli chodzi o kuchnię, no to trzeba dokupić jakieś mięso, kości, prawda, jakieś przyprawy. Trzeba dokupić, powiedzmy, może ten makaron też, bo też nie często on jest w takiej ilości, powiedzmy, pozyskany z darowizn, także no a też koszty utrzymania, prawda, tutaj personelu kuchni, czy powiedzmy za gaz, opłaty za gaz, za wodę i tak dalej. Także to są takie podstawowe potrzeby, które trzeba no, niestety no, przy takiej ilości osób zaspokoić, prawda. Jeżeli chodzi o pomoc osobom bezdomnym, to jeszcze w naszym systemie jest tak zwane mieszkanie chronione. Czyli jest to mieszkanie, gdzie osoby, które już jakby przeszły kolejne stopnie, czyli załóżmy trafiły do nocnegowni, zostały przyjęte do nocnegowni, po jakimś czasie powiedzmy zostały przyjęte do schroniska. Tutaj w schronisku oczywiście następuje ta aktywizacja właśnie społeczna, odbudowywanie właśnie relacji, odbywanie umiejętności i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie już jakby następuje, ta osoba jest gotowa do tego, żeby jakby spróbować samodzielności na własny rachunek. Nie? I bractwo dysponuje właśnie takim mieszkaniem, którym mieszka pięć osób bezdomnych, którzy właśnie po tym okresie nocnegowni, schroniska, no, zdecydowali się na to, żeby spróbować samodzielnego życia. To jest mieszkanie, gdzie panowie płacą za koszty utrzymania, czyli powiedzmy za czynsz, za światło, za gaz, za wodę. I takim warunkiem, żeby tam
trafić, jest posiadanie własnych środków. Czyli może to być osoba, która posiada jakąś rentę, czy może osoba, która posiada taki zasiłek stały, albo osoba, która pracuje. No i przeważnie te osoby takimi środkami dysponują. Celem tego jest jakby danie możliwości po długim czasie, załóżmy, pozostawania w sytuacji osoby bezdomnej, danie możliwości spróbowania samodzielności na własny rachunek. I okazuje się, że ta forma jest bardzo potrzebna i bardzo, bardzo ważna, ponieważ takie osoby mogą się przekonać, że już są gotowe do tego, żeby dysponując swoimi własnymi środkami, już potrafią tymi środkami dysponować, że po tym okresie mieszkania, właśnie w tym mieszkaniu adaptacyjnym, mogą śmiało już jakby stać się samodzielne i powiedzmy i zamieszkać samodzielnie na przykład w wynajętym mieszkaniu czy w lokalu, który załóżmy otrzymają od, załóżmy jako lokal socjalny. Także to jest taka też bardzo ważna pomoc i myślę, że te osoby, które w tej chwili są, po pewnym czasie, znaczy były też takie sytuacje, że ktoś tam w międzyczasie wrócił do schroniska, bo się okazało, że nie jest gotowy, prawda? Natomiast może też podjąć kolejną próbę i później po takim zamieszkaniu, po 2 latach, prawda, w takim mieszkaniu, no będzie taka osoba już musiała opuścić ten lokal i po prostu no, samodzielnić. Także to jest też jakby taka bardzo ważna pomoc dla naszych podopiecznych, że oni mogą jakby spróbować, nie popadając jakby z powrotem jakby w taką degradację, prawda, związaną z byciem osobą bezdomną, czyli powiedzmy w jakieś właśnie sytuacje pobytu gdzieś na dworcach i tak dalej, i tak dalej. Nie? Powiedzmy, powiedzmy gdyby się okaże, że ta osoba no, nie jest jeszcze gotowa, może wrócić jeszcze na jakiś czas do schroniska i później znów kolejny raz spróbować. Także tak to wygląda. Panie prezesie, nie wiem, czy nasi widzowie odróżniają 2 terminy. Termin schroniska i termin noclegowni. Czy to są takie same instytucje? Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. To znaczy nie. Bo tak jak mówię, widzowie mogą mylić to. Znaczy tak, schronisko od noclegowni różni się tym, że w schronisku jest całodobowa pomoc, czyli osoby przychodzą, to są przyjmowane, są kierowane z ośrodka pomocy rodzinie i mogą wtedy korzystać całodobowo, czyli mają całodzienne wyżywienie, czyli śniadanie, kolację, śniadanie, obiad, kolację. Mają swój pokój, w sensie, znaczy no, łóżko, prawda, swoją szafkę, miejsce w szafie, prawda, i mogą przebywać, tak teoretycznie to powinny przebywać do roku czasu, no, praktycznie to jest różnie, bo niestety nie ma miejsc, te osoby no, nie trafią z powrotem na ulicę, powiedzmy często to są osoby, które nie mają środków, prawda, a też nie mogą pracować, bo są schorowane na przykład. Ta forma właśnie różni się od noclegowni tym, że to jest całodobowa pomoc. Noclegownia działa tylko sezonowo, czyli w okresie od początku listopada do końca marca i tam osoby przychodzą tylko na noc. Czyli dostają, przychodzą o godzinie 18, dostają kolację, dostają miejsce w pokoju, czyli powiedzmy łóżko i załóżmy jakąś tam szafkę i rano śniadanie i muszą opuścić ośrodek. Także to jest tylko na noc, dlatego nazwa noclegownia.
No i oczywiście powiedzmy tutaj ta forma pomocy jest, tak jak powiedziałem, sezonowa i nie wymaga tutaj skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Także panowie mogą się zgłaszać w miarę wolnych miejsc, także no, tym się to różni właśnie.